Mé jméno je Martin Lokaj, jsem doktorandem českých a československých dějin na Ostravské univerzitě a dalo by se říct kolegou ve zbrani doktora Tomáše Ruska. Je mi ctí, že tady můžu uvést tento závěrečný blok, který mi je velice blízký. Co říct na jeho úvod? Česko, respektive československo-polský konflikt o Těšínsko zanechal bezesporu hlubokou ránu ve vztazích obou národů. Rána, která se prostě obtížně hojila i díky vlastně politickým událostem staletí, které nás od těch událostí dělí. To nutně komplikovalo práci historikům, nutně vytvořilo dva značně rozdílné pohledy na té české a polské straně na konflikt. V určitém smyslu konflikt rezonuje až do dneška, když samozřejmě už nehoří, není tak zásadní jako před tím stoletím. Ty komplikace, které způsobil, se dotkly i společné komemorace, uctívání památky padlých, které do relativně nedávné doby nebylo úplně možné tedy konat společně. Já myslím, že ale časy se mění. Důkazem toho je nejen tato konference a konference předchozí, které dávají prostor historikům porovnávat ty vzájemné pohledy, ale mění se i díky pořádání různých kulturních akcí. Jednou z nich bylo uspořádání vojensko-historické rekonstrukce ve Skočově, v příležitosti z tého výročí bitvy o město, o které vám tedy něco poví člověk nejpovolanější, a to starosta města Skočova, pan Miroslav Sitko. Prosím, pane. Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Rzadko mam okazję w tak, no, powiedziałbym, naukowym gronie zabierać głos na jakiś temat, ale nie będę Państwa nudził. Ja na temat historii sprzed 100 lat niewiele powiem albo nic nie powiem. Zobaczycie Państwo natomiast to, co się wydarzyło w historii stosunkowo niedawno, czyli w 2019 roku, w styczniu i 2 lutego, kiedy to w Skoczowie miały miejsce wydarzenia związane z upamiętnieniem bitwy w Skoczowie, bitwy pod Skoczowem. Na początku 2018 roku, albo nawet z końcem, no chyba tak, gdzieś w 2018 roku na początku umówiłem się z burmistrzem Cieszyna ówczesnym, że upamiętnienie tej setnej rocznicy podzielimy między siebie, żeby nie nakładać imprez, żeby równocześnie nie odbywały się imprezy i w Cieszynie, i w Skoczowie. Cieszyn zatem swoje imprezy robił w 2018 roku, jesienią. Natomiast my, zgodnie z historią sprzed 100 lat, przenieśliśmy się do stycznia 2019 roku i rozpoczęło się to od tego, że gdzieś tam po 20 stycznia bracia Czescy nas odwiedzili, przyjechali do Skoczowa. Zima wtedy była nieprawdopodobna. Zaskoczyli nas bardzo. Spędzili noc w szkole podstawowej numer 1. Myślę, że ta noc w tej szkole pozostanie im na wiele lat w pamięci. Chyba 2 autobusy przyjechały. W tym między innymi przedstawiciele Ministerstwa chyba Obrony, tak mi się wydaje, czeskiej. No i przyjechali oddać hołd między innymi na polskich cmentarzach, na cmentarzu katolickim i na cmentarzu ewangelickim, polskim żołnierzom, którzy są tam pochowani po tej bitwie pod Skoczowem. Miało to wymiar no, niesamowity. Ja podkreślałem przy okazji, kiedy mogliśmy na ten temat rozmawiać, że historii kijem nie zawrócimy, że historia należy pamiętać, wyciągać z niej wnioski. Wnioski te powinny nas skłaniać do tego, że nie należy się pić ani kłócić. Powinniśmy rozmawiać. Na szczęście od wielu lat udaje nam się to robić.
i jestem zdania, że tylko i wyłącznie w tym kierunku musimy iść dalej. A to, co jest historyczne, no pewnie, że nie można tego zapomnieć. Powinniśmy o tym mówić, bo historia to są nasze korzenie. Drzewo bez korzeni nie żyje. Tak więc 28 stycznia odbyło się najpierw odsłonięcie tablic pamiątkowych umieszczonych na budynku parafii ewangelicko-augsburskiej w Skoczowie. To była parafia i kościół, przy którym miały stanowiska bojowe polskie oddziały, w tym między innymi artyleria. Także kościół stracił w pewnym momencie 100 lat temu szyby. Natomiast w budynku parafii siedzibę miał dowódca wojsk polskich, na tym terenie brygadier Franciszek Ksawery Latinik. Jak wiemy, bitwa trwała kilka dni, zakończyła się rozejmem i tego 2 lutego, o ile czegoś teraz nie pokręcę, ale to historycy mnie tutaj za chwilę wyprostują. 2 lutego podpisany został w Paryżu rozejm. Ostatecznie zostały przerwane chyba z ostatnim dniem stycznia potyczki wojskowe i nastąpiło zawieszenie broni. Potem nastąpiło ustalenie przebiegu granic. To się działo na przestrzeni czerwca, lipca 1919 roku i granica została ustalona w takim kształcie, w jakim obecnie ją znamy. Śląsk Cieszyński został podzielony. Są to bardzo krwawe i trudne chwile dla nas, tutaj mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. Wielu ludzi straciło bliskich, niektórzy zginęli, niektórzy zostali pochowani gdzie indziej, nie na tej ziemi. Nie byliśmy do tej wojny przygotowani. To zapewne historycy powiedzą. Nasz 4. pułk bronił Lwowa. Ten cieszyński pułk piechoty bronił Lwowa. Wojsk tutaj w zasadzie jedynie, jeżeli chodzi o wojskowych, to był taki, no nazwijmy to trochę z niemiecka, Volkssturm, czyli zbieranina wszystkich policjantów, milicjantów, jakichś tam powiedzmy służb mundurowych, które miały dostęp do broni i próbowały bronić polskości Śląska Cieszyńskiego. Brygadier Latynik przyjął takie rozwiązanie, że mając wiedzę o tym, że ma bardzo słabe siły w stosunku do tego, czym dysponują Czechosłowacy, postanowił opuścić Cieszyn, nie narażając go na tutaj bombardowania i jakieś walki, i postanowił oprzeć linię obrony o linię właśnie Strumień, Skoczów, Ustroń. To jest tyle historia. Tak jak mówię, 28 stycznia odsłoniliśmy tablicę na parafii ewangelicko-augsburskiej. Odsłoniliśmy również tego samego dnia tablicę na szkole podstawowej numer 1, informującą o tym, że w dniach 27-30 stycznia odbyła się ta bitwa. W szkole numer 1 był szpital polowy i następnie odbyła się rekonstrukcja bitwy. A potem spotkaliśmy się wszyscy, łącznie Polacy i rekonstruktorzy z Czech. Tu mnie zaskoczyła bardzo duża liczba rekonstruktorów z Czech. Nie mieli żadnych oporów, żeby tutaj przyjechać i uczestniczyć w tej rekonstrukcji. To wspaniałe. Proszę Państwa, zobaczycie to w formie 2 filmów. Pierwszy film został nakręcony przez Dariusza Walusiaka i jest to oczywiście film oparty o te wydarzenia, dokładnie dokumentujący wydarzenia
z 22 lutego, bo tak mówiłem, rekonstrukcja nastąpiła 2 lutego, z Bitwy Skoczowskiej. I on trwa około 17 minut. I drugi film, nagrany przez Tomasza Dyszkiewicza, on trwa mniej więcej 7,5 minuty. Bitwa pod Skoczowem, rekonstrukcja, też z tego dnia, z 2 lutego 2019 roku. Także zapraszam do obejrzenia i to byłoby z mojej strony tyle. Dziękuję bardzo. Po zakończeniu I wojny światowej i upadku zaborczych monarchii, Polska po 123 latach niewoli odradzała się do życia. 27 października 1918 roku na wiecu zwołanym w Cieszynie przez Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego mieszkańcy tego regionu zdecydowanie opowiedzieli się za przynależnością do Polski. Odrodzony kraj boryka się z wieloma problemami. Trwają walki o Lwów i ziemie południowo-wschodnie. Również na południu wiadomo, że ustalenie granic z niedawno odrodzonym państwem czeskim nie będzie prostą sprawą. Nikt jednak nie spodziewał się tego, co wkrótce miało nastąpić. Lud, któremu obiecywano złote góry na skutek orędzia prezydenta Wilsona, nie wierzył w możliwość nowej wojny i nie garnął się do wojska. Spotykałem wówczas profesorów i ludzi wyższej inteligencji, święcie przekonanych, iż odtąd cały świat będzie żyć w zgodzie i że ustały wojny raz na zawsze. Gdy atoli ustawiczne przekroczenia linii demarkacyjnej przez oddziały czeskie nie ustawały i z tego powodu przychodziło do ciągłych nieporozumień, nakazałem w grudniu 1918 roku obsadzić placówkami na ważnych punktach linię demarkacyjną, ćwiczyć pogotowie garnizonów i milicji, zaznajomić się z terenem, stosunkami miejscowymi. Wszystko celem obrony w razie zbrojnego wystąpienia ze strony państwa czesko-słowackiego. Stycznia 1919 roku gruchnęła w Skoczowie wieść, że Czesi zajmują się Ostrzeszyńskim. Jakoś nikt temu nie dawał wiary. Pogłoski te zaczęły się jednak sprawdzać, a w niedzielę 26 stycznia słyszano już przez cały dzień całkiem wyraźnie odgłosy strzału bagna. W Zagłębiu toczył się krwawy bój. Wielu ciekawych spieszyło tam, gdzie wrzała walka, aby ujrzeć, jak wygląda wojna. Niepotrzebnie jednak wychodzili na jej spotkanie. Wojna do nas sama przyszła. Thank you.
Reasumując dotychczasowy sukces nieprzyjaciela, należało oczekiwać w dniu 27 stycznia rozstrzygającego natarcia 12 batalionami na Cieszyn. Całą polską siłę na Śląsku można było liczyć na 1800 karabinów. Odpadły też oddziały milicji w obszarze zajętym przez Czechów. Siły czeskie natomiast posiadały przeszło 14 batalionów, czyli czterokrotną przewagę. Przyjęcie rozstrzygającej bitwy pod Cieszynem równałoby się skazaniu sił polskich na pobicie. By tego uniknąć, zdecydowałem cofnąć polskie zastępy na drugą linię obronną nad Wisłą. W przewidywaniu tej konieczności przeniesiono magazyny amunicyjne do Skoczowa. Miasto Skoczów w jednej chwili zmieniło się nie do poznania. Wszędzie było pełno wojska, koni, armat, karabinów maszynowych. Ci, którzy zdołali stanąć w szeregach, mieli bardzo trudne stanowisko. Trzeba było własną piersią zatrzymać silny napór niezrównanie większej przewagi czeskiej. Był siadł z tym wóz, a żołnierz był licho odziany. Konie źle kute ślizgały się na udeptanym śniegu, tym bardziej, że droga między Cieszynem a Skoczowem jest mocno falista. Zziębnięci do szpiku kości doszliśmy w nocy do Skoczowa, gdzie zajęliśmy zaraz pozycję pod kościołem. Wprost pod samą plebanią ewangelicką ustawiono dwie armaty 15-calowego kalibru. Dano ognia, wstrząsnęły się mury, kilka szyb w kościele i na plebanii pękło. Stronia oderwała się tyraliera i zaczęła podchodzić pod nierodzin. Otworzyliśmy ogień. Nie mieliśmy żadnej broni maszynowej, tylko ręczne karabiny, ale i to było skuteczne, gdyż Czesi zaraz popadali w śnieg. Wtedy przestaliśmy strzelać, ale kiedy tylko który się podnosił, strzelaliśmy od razu do niego. W tych warunkach Czesi, pełzając, zaczęli się wycofywać z powrotem w stronę Ustronia. Bitwa była zacięta,
Obie strony poniosły dość duże straty. Czechom udało się początkowo wtargnąć w nasze pozycje i wziąć trochę jeńców, szczególnie rannych. Podeszli już dość blisko pod Skoczów od strony Goleszowa i cała artyleria skoncentrowała tam swój ogień. Ale wtedy został rzucony do kontrataku nowo przybyły batalion i uratował sytuację. Z miejsca popędził Czechów ze świeżo zdobytych pozycji, co pociągnęło za sobą generalny nasz kontratak na całym froncie. W rezultacie Czesi zostali odrzuceni o kilka kilometrów poza swoje pozycje wyjściowe, a nasz triumf był zupełny. Przeczuwał tę słabość wroga w tym momencie brygadnik i tak odezwał się do oficera. Nieprzyjaciel jest wycieńczony ciągłymi atakami. Gdybym teraz miał do dyspozycji świeży batalion, pędziłbym Czechów poza granicę Śląska. Byłoby nam dużo lepiej odpowiadało odbieranie tego terenu przez pobicie Czechów, którzy wbili nam nóż w plecy w chwili, kiedy mieliśmy takie trudności na granicy wschodniej i powstanie w Wielkopolsce. Ale na to mieliśmy stanowczo za mało sił, więc trzeba było się pogodzić z oddaniem terenu przez układy. Ponieważ dalsza walka przedstawiała dla Czechów wielkie niebezpieczeństwo, tym więcej, że każdej chwili mogły nadejść dalsze posiłki dla wojsk polskich, dlatego wieczór dnia 3 lutego prosili o zawieszenie broni. W międzyczasie nastąpiło porozumienie dyplomatyczne między Polską a Czechami w Paryżu, przy czym ustanowiono tymczasową linię demarkacyjną na Śląsku Cieszyńskim. Imieniem naczelnego wodza, szef sztabu, generał Szeptycki, przesłał milicji śląskiej i wojsku gorące podziękowanie za ofiarny bój i obronę polskiej ziemi śląskiej. Thank you.
Ja może zanim drugi film pokażemy, będzie bardziej dynamiczny, chciałbym bardzo serdecznie tutaj podziękować i wskazać osobę pani dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, pani Julii Raszki, która była głównym organizatorem i zabiegała o to, aby to zostało wszystko zrealizowane. Chcę powiedzieć, że ten pomnik, który państwo widzieliście, został przez Niemców wyburzony zaraz po wejściu w 1939 roku. W 1962-1963 roku ówczesne władze komunistyczne wybudowały tam taki pomnik z żeliwa, z żeliwnymi płytami Zapolsko-Śląska. W 2015 roku odtworzyliśmy ten pomnik przedwojenny w identycznym kształcie, z tymi samymi napisami, tablicami i orłem, który trochę jest podobny do sokoła i budzi pewne kontrowersje, nie ma rozwiniętych skrzydeł. Natomiast taki był i taki zostawiliśmy. Różnica w tym pomniku jest tylko taka, że nie jest wybudowany z piaskowca, tylko z granitu. Także myślę, że wytrzyma wiele set lat. Polski Śląsk Cieszyński, chcąc przyłączyć go w całości do Czech. Opór, który został im postawiony pod Skoczowem przez wojska polskie, zaskoczył ich kompletnie i doprowadził do tego, że poprosili o rozejm. W tej rekonstrukcji uczestniczyło 100 rekonstruktorów z całej Polski. Przyjechali również rekonstruktorzy z Republiki Czeskiej. Odbyło się to również z udziałem artylerii, broni palnej oczywiście, no i niestety spłonął jeden budynek. Proszę państwa, w tej chwili wojska się przegrupowują, dowódcy odbierają meldunki i wojska przejdą na rynek. Jesteśmy na rynku w Skoczowie 30 stycznia 1919 roku, zaraz po zawieszeniu broni. Przekazuję głos dowódcom sił polskich i czeskich, pułkownikowi Latynikowi i podpułkownikowi Sznejdarkowi. Dziękuję za słowo. Ten pancerzowik jak nám opravdu chyběl. Opravdu za obranu jste měli celkem dobrou, co to slávy. Myslím si, že po 100 letech ta rekonstrukce byla velice vydařená. Doufám, že se vám to i líbilo z vaší strany.
Dziękuję za otworzenie, spotkanie. Dziękuję za to, że byliście godnymi przeciwnikami, że bitwa była zacięta, ale też obie strony, gdyby nie przerwanie ognia, to by się jeszcze to pociągło, także cieszmy się, że tak skończyło, jak się skończyło. Drodzy Państwo, 3 dni walk, 7 dni wojny, konflikt Ostrołęka-Cieszyński, działania zbrojne nie rozstrzygnęły go. Musimy czekać na negocjacje dyplomatów. Rozchodzimy się w pokoju. Pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że wszystkim, którzy tu byli, a była bardzo duża grupa mieszkańców Skoczowa, myślę i nie tylko, ta rekonstrukcja przemówiła do wyobraźni i pokazała, uzmysłowiła, jak wyglądała bitwa pod Skoczowem.